Kamil i Jantek mają serca jednokomorowe. Obaj zbyt długo czekają na ostatni etap korekcji wady. Objawy widać gołym okiem. Postępująca sinica ust i rączek, dyszenie przy najmniejszym wysiłku. Jednak najgorsze są nieodwracalne zmiany w płucach i sercu, które następują na skutek przewlekłego niedotlenienia. Te mogą przekreślić szanse chłopców na dalsze leczenie. W obu przypadkach konieczna jest jak najszybsza operacja. Jedyną przeszkodą jest jej koszt, 150 tysięcy złotych.